Na terenie Jaworzna wilki zagryzły 6 owiec. Stado zostało zaatakowane w nocy z czwartku na piątek. To nie pierwszy raz, kiedy wilki pokazują się na terenie nadleśnictwa Chrzanów. Jednak, jak informują myśliwi z lokalnego koła łowieckiego, pierwszy raz drapieżnik wyrządził tak duże szkody. Karolina Komada. Stado owiec w Ciężkowicach w Jaworznie jeszcze w tamtym tygodniu liczyło 11 sztuk. Zmieniło się to po ataku wilka. Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 10:53 od właściciela posesji, na której doszło do zagryzienia owiec. Na miejsce policjanci udali się z technikiem kryminalistyki i wykonali oględziny w dokumentację fotograficzną. Przeprowadzone badania potwierdziły, że był to atak wilka. To nie jest pierwsza obecność tego drapieżnika w tym rejonie. Łowczy z lokalnego koła łowieckiego od 3 lat spotykają ślady wilków. Tego wilka nie powinno tutaj być. No, teren jest mocno zurbanizowany. No i może to doprowadzić, no, nie wiem, czy do tragedii. No, nie chcę takich słów używać, ale już jest tragedia, bo już te owce zostały zagryzione. No, nie wiadomo, jak te zwierzęta się zachowają. W momencie, kiedy spotkają tak bezpośrednio człowieka, wiem, że ulubionym gatunkiem do zjedzenia są psy. Łowczy przestrzegają przed spacerami z psami w okolicy lasów, gdzie doszło do ataku drapieżnika. I choć niektórzy mieszkańcy chcą się do tego stosować, są też tacy, dla których wilk nie jest taki straszny. Wilk też zwierzę, powinno żyć, jest pod ochroną. Dlatego uważam, że ma swoje ścieżki. No ale jak ładne było, no to musiało coś zjeść. My się nie boimy, codziennie z psem chodzimy na spacery, także cały czas będziemy rekreacyjnie. Pojawienie się wilków nie jest powodem do paniki. Wystarczy rzucić coś w ich stronę lub zacząć hałasować, a to powinno je spłoszyć. Wilki pełnią ważną rolę w ekosystemie, a ich głównym pożywieniem są dziki, sarny i jelenie. Polują na najsłabsze osobniki, te, które są oddalone od stada, więc też pełnią taką ważną funkcję selekcji naturalnej. Co ważne, nie powinniśmy pozostawiać pożywienia, czy to w lesie, czy w niedaleko naszych domostw. Tak, żeby nie zachęcać zwierząt do tego, żeby podchodziły pod domy, ale też, żeby nie kojarzyły zapachu człowieka z dostarczycielem pożywienia, ponieważ to może właśnie zaburzać te naturalne zachowania wilków. Mimo zapewnień o bezpieczeństwie, niektórzy są zdania, że obecność wilka powinna być ograniczona. Monitoring taki szczegółowy zrobiony, gdzie te wilki są i ta liczebność, inwentaryzacja tego wilka, myślę, że byłoby. No i kiedyś może w przyszłości dojdziemy do tego, że coś zrobią w tym temacie, żeby ograniczyć ilość tego wilka. Wilki są pod ścisłą ochroną gatunkową, a za ich zabicie grozi kara grzywny lub więzienia. Są jednak przypadki, w których gminy lub Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może wydać pozwolenie na ich odstrzelenie.